Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki z nad innego jeziora Golejewskiego, bo tego jeziora są tak połączone takim kanałem, że można sobie tutaj pływać kajakiem lub rowerkiem wodnym między nimi. No oczywiście można też pływać, co ja preferuję. I sobie nad takim spokojnym jeziorkiem tutaj siedzę, gdzie nie ma ludzi, a chociaż czasami tutaj ktoś sobie pływa, kąpie się. Ja trzymam laptop w rękach, także niech Państwo się nie dziwią, że on się tak troszkę kiwa i obraz się Państwu kiwa, ale to nawet tak skieruję specjalnie, że tutaj są ładne tereny i kamera to obejmie. Więc będę kontynuował, proszę Państwa, tutaj znowu w tym nastroju takim refleksyjnym to, co się działo w domu dziecka w Łoniowie i w Skopaniu. Oczywiście na razie mówię o domu dziecka w Łoniowie, bo najpierw tam zacząłem jeździć. Więc kontynuując ostatni odcinek na ten temat, skąd się brała taka niechęć, a wręcz można powiedzieć nienawiść wychowawców tego domu dziecka do mnie. Oczywiście tutaj też się zastrzegam, że nie wszystkich, bo tam było parę takich naprawdę porządnych osób, ale to można by policzyć te osoby na palcach jednej dłoni i to po obcięciu być może jednego albo dwóch palców nawet. No ale nie generalizujmy, że tak powiem. No powiedzmy tam parę osób próbowało coś robić z tymi dziećmi, z tym, że też te osoby takie no, bardziej porządne od innych, to też tam, szczerze mówiąc, w tym pierwszym etapie, jak tam jeździłem, to tam niewiele z tymi dziećmi robiły, dlatego że no, nie było to zwyczajne, byłoby to źle widziane, to było jakieś takie faux pas, no, zajmować się dziećmi. No ja co to za pomysł? No, wszyscy siedzą, piją herbatę, a jedna osoba się zajmie dziećmi. To takie byłoby trochę nieeleganckie nawet. Więc one też tam niewiele robiły, no ale przynajmniej tym osobom nie przeszkadzało to, że ja tym dzieciom pomagam. No bo ja jako taki niekonwencjonalny, tam nie magister, to mogłem sobie w zasadzie robić co chcę, a tak się troszkę tutaj wygodnie, proszę Państwa, usadzam, żeby było mi wygodnie mówić, a Państwo, żeby dobrze widzieli tutaj krajobraz, no i mnie troszkę na tle tego krajobrazu. No więc skąd się brała ta niechęć przeważającej części wychowawców, no i kierownictwa tego domu dziecka? No po prostu dlatego, że ja wykonywałem za nich ich robotę, a to nikt tego chyba nie lubi, jak ktoś za kogoś coś robi. Zwłaszcza jeżeli ten ktoś bierze za to pieniądze, no i ta druga osoba, która robi coś za kogoś, no może się wygadać ewentualnie, że robiła coś za kogoś. No, wyobraźcie sobie Państwo, że Państwo są załóżmy tam powiedzmy nauczycielem i nie chce się Państwu prowadzić lekcji, no i za Państwa lekcję prowadzi ktoś inny, no jakiś Państwa kumpel. No nie chcieli Państwo tego na pewno, mówię Państwu. Tak samo w domu dziecka było. Więc ci ludzie po prostu chcieli mieć święty spokój, taki święty spokój, jak mieli przed moim pojawieniem się w tym domu dziecka, to znaczy, no dzieci się tam demoralizowały, dzieci się, no nie tylko demoralizowały, ale wręcz jakoś tam wykrzywiały psychicznie, dlatego że wielu z wychowanków tego domu dziecka trafiało potem do domów takich psychiatrycznych, bo to wiem, po jakimś paramiesięcznym pobycie, zwłaszcza te małe dzieci tak nie wytrzymywały tej atmosfery. No tutaj przyjechał ktoś i ten święty spokój burzy. Tak przy okazji, ja tak mówię to wszystko na żywo i bez jakiegoś zastanowienia większego, więc jak mi przyjdzie jakaś myśl do głowy, to od razu przerywam ten wątek i ją powiem, bo przyszła mi do głowy taka myśl, że jak Państwo chcą zobaczyć prawdziwą atmosferę w domach, państwowych domach dziecka w Polsce, to niech sobie Państwo przeczytają taką książkę pana Maślanki, Bidul. Ten pan to był wychowankiem domu dziecka, więc on pisał z autopsji, no, na podstawie własnych przeżyć. I to jest świetna książka, która pokazuje dokładnie dom dziecka taki, jak on jest od środka. Nie jakiś ucukrowany, ulukrowany, taki sztuczny, nieprawdziwy. Tylko prawdziwy dom, taki prawdziwy, typowy dom dziecka państwowy. Z przemocą, z wykorzystywaniem seksualnym jednych dzieci przez drugie, z głupotą wychowawców i czasem chamstwem, bestialstwem nawet ich. No, ten człowiek to przeżył na własnej skórze i to on w tej powieści to opisał. Ja Państwu się zdradzę, że... ale no nie, może w tym momencie jeszcze nie będę się zdradzał, ale ta książka, jeszcze o niej coś powiem ważnego jeszcze w innym momencie mojej wypowiedzi, bo może nie w tym odcinku, bo te odcinki muszą być, jak Państwo wiedzą, krótkie. No więc po prostu... Aha, jest jeszcze jedna rzecz. Dlaczego ci wychowawcy nie bardzo lubili, żebym ja tam przyjeżdżał? Dlatego, że ja widziałem, co tam się dzieje oraz ze mną przyjeżdżało masę ludzi, czyli masę świadków, którzy też widzieli, co tam się dzieje, więc oni sobie zdawali sprawę, że w razie jakiejś awantury, w razie gdybym zaczął, że tak powiem, sypać, czyli inaczej, no, bym puścił farby gdzieś na zewnątrz, co tam się dzieje, no to ja nie będę sam, tylko będę miał kupę świadków. No i dlatego między innymi ja starałem się nie być sam nigdy, żeby tych świadków mieć. No więc to była taka wojna podjazdowa, no kto kogo, oni mnie, czy ja ich. Przy czym moja taktyka nie polegała na tym, żeby ich jakoś tam im podokuczać, posadzać do więzienia na przykład, czy tam powalać ich ze swoich stanowisk.
Aczkolwiek szczerze mówiąc, czasami chodziły mi takie myśli po głowie, ale wiedziałem, że to jest niezwykle trudne, a ponadto nie to było moim celem. Moim celem nie było tam tych ludzi ukarać, tylko pomóc dzieciom. No i jaka była moja taktyka? No, aha, jeszcze jedna rzecz. Ja się dowiadywałem od dzieci coraz więcej, co tam się dzieje, dlatego że dzieci nabierały do mnie zaufania. No i tak mi zwierzały się do mnie, przy czym ja tam nie wygadywałem jakieś specjalnie jakieś tam stosunki w tym domu dziecka, różne, ale no, małe dzieci no to same z siebie lubią sobie popowiadać, popogadać. No więc tam jakieś tam dziecko podchodziło do mnie i tam, a proszę pana, bo tam pan tam taki kopnął mnie, a proszę pana, bo pan jakiś, a bo jakiś tam, no ten sam pan, nawet szczerze mówiąc, popchnął mnie tam gdzieś o szafę, że tam sobie rozbiłam głowę. A to coś tam innego. A to, proszę pana, był jakiś tam transport różnych darów do domu dziecka i potem widzieliśmy, że dzieci wychowawców chodzą w tych bucikach nowych, a my nic nie dostaliśmy. No i tak dalej, i tak dalej. Więc ci wychowawcy sobie zdawali sprawę, że te dzieci coś mi tam mówią, no tak to trochę skrycie. No i ja tam niby takie robiłem miny takie, że tak powiem, dobre miny do złej gry, no ale coś tam w tej głupotynie, nawet głupi tak sobie myśleli, coś tam kojarzę, że tutaj sporo rzeczy jest nie tak. Więc nie chcieli, żebym ja tam przyjeżdżał. No ale pozbyć się mnie nie mogli, ja może opowiem kiedyś, co ja robiłem, żeby tam przyjeżdżać. No, generalnie biorąc, nawet jak tam miałem jakiś zakaz, załóżmy, przyjeżdżania, to ja przyjeżdżałem nie sam, ale na przykład z jakimś aktorem, albo załóżmy z praktykantką, albo no, z kimś tam, kogo oni się nie mogli pozbyć w tym momencie. No na przykład nawet wpadłem na taki pomysł, że kiedyś tam przyjechałem z senatorem, który no, był w senacie członkiem komisji do spraw rodziny, nawet nie tyle członkiem, co nawet chyba przewodniczącym komisji do spraw rodziny. Ja to się tutaj, proszę Państwa, kręcę i drapę, dlatego że tutaj jest troszkę owadów, głównie komarów i czy tam komarzyc bardziej, no i one mnie tutaj troszkę tną, więc muszę się bronić przed tym, ale miejsce jest ładne i dlatego tutaj postanowiłem coś nagrać. No więc nawet byłem z tym panem senatorem, nawet tam księdzu biskupowi frankowskiemu, który był wtedy no, ordynariuszem tutaj na naszej diecezji, też, znaczy ordynariuszem, nie jestem pewien, czy akurat dobrą funkcję nazwał, no był biskupem chyba jakimś tam pomocniczym bardziej diecezji w tej, w której ja jestem, czyli sandomierskiej. Więc jak kogo się dało, to ja tam ściągałem. No i te zajęcia sobie tak prowadziłem, ale z coraz większymi trudnościami. Ja sobie zdałem sprawę, że ci ludzie będą mi to strasznie utrudniać. Podam Państwu no, taki jeden drobny przykład. Ja mówiłem już o tym, że w pewnym momencie udało mi się doprowadzić do takiego stanu, że jak ja przyjeżdżałem, wchodziłem na taką główną świetlicę, tak przy okazji, ja i moi podopieczni, którzy tam ze mną przyjeżdżali, unikaliśmy jak ognia tych takich malutkich pokojów, w których dzieci mieszkały, oraz jakichś tam innych małych salek, dlatego że ja zawsze starałem się być w jakimś takim miejscu ogólnie dostępnym, publicznym, żeby było ciężko ewentualnie mnie w coś wrobić. A w co wrobić? No to chyba Państwo, jak są dorośli swoimi ludźmi, to wiedzą, w co można wrobić mężczyznę, który przebywa z dziećmi, tak? No nie muszę Państwu tego chyba tłumaczyć. Więc ja generalnie siedziałem na tej takiej głównej świetlicy. No i tam był ten wyjący telewizor, no i po paru, powiedzmy, tygodniach chyba, a może po miesiącu, czy no po dwóch miesiącach maksymalnie, udało mi się doprowadzić do takiego stanu, że jak ja przyjeżdżałem, to ten telewizor był gaszony. Po prostu dzieci go gasiły i zajmowały się czytaniem książek. Jak to osiągnąłem? No po prostu te mandarynki poskutkowały, dzieci bardzo lubiły mandarynki. Ja nie kupiłem jakichś tam ciastek, cukierków, dlatego że te dzieci miały bardzo zęby zniszczone. No nie dbano o te zęby, więc nie starałem się nic takiego im nie kupować. Natomiast owoce, mandarynki, no to uważam, że to jest właściwa, że tak powiem, nagroda. To była ta marchewka, o której mówiłem. Natomiast ten kij, o którym też wspominałem w poprzednim odcinku, no to było to, że jak dzieci się źle zachowywały, to mówiłem, że już więcej tu nie przyjadę do was. No to wtedy przepraszałem i no proszę pana, dobrze, będziemy czytać, gasimy telewizor i bierzemy się do roboty.